Stwierdzam, że rada przyjęła jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Dotyczy zadań powierzonych pana Stolarskiego. Proszę o przegłosowanie pozytywnej uchwały. Dotyczy zmiany na liście rankingowej. Bardzo bym prosił, bo to jest istotna uchwała, problem. Dotyczy zmiany na liście rankingowej zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie prac remontowych dwóch chodników oraz oświetlenia. Paragraf 1. Przeznacza się środki finansowe z zadań powierzonych w remoncie dróg chodników wraz z oświetleniem w wysokości 50 tysięcy złotych. Zabezpieczone na osiedlu Stary Prokocim uchwałą nr 377 łamane przez 2012 z dnia 20 listopada ubiegłego roku na modernizację, w cudzysłowie w nawiasie odbudowy chodnika w ulicy Gierymskiej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ale to są środki, które tam były, już myśmy, drodzy Państwo, uchwałą z 20 listopada podejmowali decyzję o podziale środków na poszczególne enklawy osiedla i to jest przesunięcie 50 tysięcy z ulicy Legionów na ulicę Gierymskich. A czemu, że tak powiem, przesuwa się? Dlatego, że przesuwa się po pierwsze, że ulica Legionów jest w tym momencie po przetargu, którym zostało uwzględnione nawierzchnia w tej ulicy. Także zostały środki i chcecie chcemy na inną ulicę po prostu skierować. Jest już chodnik, natomiast ja odpowiem jeszcze jedno, bo tak, w obydwu ulicach jest zrobiona kanalizacja. W ulicy Gierymskich istnieje stary chodnik, który miał zostać. Ponad wodociągi, dzisiaj rozmawiałem z panem prezesem wodociągów i panem dyrektorem Kitu, wyglądało się, że spiszą porozumienie, w którym zlećcie wodociągom odtworzenie do kwoty 50 tysięcy tego chodnika i zatem który z naszych środków zapłaci. Wtedy mamy, można powiedzieć, problem rozwiązany, bo na ten moment zgodnie z projektem operacyjnym miał być asfalt wylany na części, znaczy na ulicy miał być wylany asfalt, natomiast chodnik miał być zostawiony no, stary, który się nie trzyma. Można powiedzieć, fragmenty wszystkie istnieje, część jest z kostki. Znaczy, proszę? Odtworzenie chodnika, czy mamy go budować, bo ten chodnik, bo tam część mieszkańców sobie jakiś płytek poukładała, część kostki, część gdzieś jakiś krawężnik jest jakiś wysypany. Zrobienie tego chodnika. Czy ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, bo my to jeszcze go poddajemy pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem? Przechodzimy do kolejnego.